siemano ludzie, Sebek z tej strony. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy poniedziałek i przyszła do mnie niespodzianka, której się nawet nie spodziewałem. Niespodzianka z Hiszpanii. Ja wiem od kogo to jest, oczywiście od mojego przyjaciela. Niespodzianka jest tutaj, więc za chwilkę sobie ją otworzymy. Tak mi się trochę wydaje, jakby to była gazetka. Więc za chwilę sobie ją otworzymy. Jak tam po wczorajszym? Real Madryt w końcu, bodajże po 5 latach, zdobył mistrza Hiszpanii. Ja się bardzo cieszę. Oglądałem wczoraj mecz z Malagą. Widziałem też mecz Barcelony z Eibarem. No i powiem wam szczerze, że myślałem, że Barcelona już przegra, bo było 2-0. Ale Barcelona strzeliła 4 gole i skończyło się 4-2. Ale dla mnie najważniejsze, że Real w końcu zdobył tego mistrza po tylu latach, więc masakra. W ogóle sorry za ten bałagan, bo niedawno wróciłem z pracy, jeszcze nie zdążyłem posprzątać, więc chwilowy jest taki bałaganik, zaraz to ogarnę, ale najpierw sprawdzimy sobie, co jest w tej paczuszce. Więc lecimy na mój statywik, a tu w ogóle są moje powtórki. Z drogi do Rosji. Trochę jest poukładany, elastiker uzupełniony, więc jeżeli ktoś ma ochotę się ze mną wymienić, to zapraszam. Pyk, już was umieściłem na moim statywie. Nie będę pokazywał z drugiej strony, dlatego że jest tam moje imię, nazwisko i tak samo dane mojego kolegi. Ciachniemy teraz ten oto kartonik i jestem ciekawy, co to tam jest. Obstawiam, że to będzie gazetka. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Może z tej strony jakoś ciachnę. Hot, hot, hot. O. No ale przeciąłem. Jak Sebek przetnie, to... Jak to wygląda? No nie, dobrze przeciąłem. Wsadzę łapę. A, bo mnie zaraz pogryzie. No oczywiście, że to jest gazetka. Ja wiedziałem, że to jest gazetka. Ja wiedziałem, że to będzie gazetka. Domyślałem się. Gazetka oczywiście. Hugonik. O proszę. Hugon. I co tutaj w ogóle było w tej gazetce? O, co to za jakieś puzzle? Wy tego nie widzicie. O. Puzelki jakieś. Czekajcie. Tu mamy co? Mamy dwie saszetki z kartami. Dwie saszetki z naklejkami. I plus karta puzzle quest. Nie wiem, o co tu chodzi. A to tu chyba będzie. Czekajcie, no gdzie to jest? O, tutaj. A tu są te saszetki. No, to subcio. No to mi kolega zrobił niespodziankę. W ogóle tutaj na okładce mamy Ronaldo i Messi. Messi oczywiście został królem strzelców. O ile się nie mylę, Ligi Hiszpańskiej. Także tak wygląda niespodzianka, którą dostałem. Numer 125. 124 już otwierałem. 125. Z tyłu co tu w ogóle jest? Star Warsy. Star Wars tu w ogóle jakieś Lego. Batman. Lego Batman. Batman, Batman. I Star Wars. Dobra, mordeczki moje. To myślę, że ten tą gazetkę otworzymy sobie... Może nie w następnym odcinku, bo następny odcinek już mam zaplanowany, więc otworzymy sobie ją w kolejnym odcinku. Może jutro, nie wiem. No chyba, że chcecie dzisiaj, no to nie wiem. Jak zostawicie 400 łapeczek w górę pod tym filmikiem, to wrzucę wam unboxing tej gazetki jeszcze dzisiaj. Plus jeszcze jeden filmik, który będę za chwilę nagrywał. Dobra, może pokażę wam jeszcze moją facjatę, żeby... O, postraszę was troszkę. Dobra, ja lecę ogarniać ten cały bałagan, bo tak nie może być. A zresztą Żanka dzisiaj wróciła, więc cieszę się, bo przez weekend byłem sam. A już jest dzisiaj Żancia, więc będzie fajnie i nie będę musiał już sam spać. Będę miał się do kogo przytulać. No, dobra. To by było na tyle w tym odcinku. 400 łapeczek w górę i jeszcze dzisiaj wieczorkiem otworzę wam tą gazetkę. Zobaczymy w ogóle, czy coś fajnego mi się trafi w tych saszetkach z kartami. A gdzie jest ta druga saszetka w ogóle? A jest tu, przykleiła się jakoś. No nie chcę się odkleić, ale jest tutaj, widać kawałeczek. Tak w ogóle już niedługo jedziemy na aż
Dwa wesela w jednym tygodniu. Nieźle, co? Poniedziałek, wtorek i sobota, niedziela. Chyba jakoś tak. Więc będę musiał troszeczkę więcej filmików wam nagrać, bo ten tydzień to będzie w ogóle masakryczny dla mnie. Żanka ma urlop, a ja nie. No. Dobra, 400 łapeczek w górę i dzisiaj wieczorkiem wrzucę wam tą gazetkę, także wbijajcie szybciutko, jeżeli chcecie, a jak nie, no to wrzucę wam jutro albo pojutrze. Wkurzają mnie te ptaki, te co robią tak. Dobra, ja uciekam, pozdrawiam was serdecznie i widzimy się. Jeszcze się muszę umyć, bo się nawet nie umyłem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Opa!